What's the parsha, Pani Zosia? Szmuel Jud Gimel. Samuel, rozdział 13. W pierwszym zdaniu tego rozdziału czytamy, że działo się to, gdy Saul panował rok jeden, dwa zaś panował nad Izraelem. Co to znaczy? Pamiętamy, że najpierw Samuel namaścił go jakby prywatnie, a dopiero później Saul został uznany przez cały lud jako król Izraela. I wtedy zaczął on formować stałe wojsko, z którym mógłby prowadzić wojnę. Część wojska sformował przy sobie, część zaś przy swoim synu Jonatanie. Po czym pobił załogę Filistynów w Gebę i kazał to głosić w całym kraju przy odgłosach trąb. A lud został zwołany, aby wyruszył za Saulem do Gilgal. Filistyńczycy jednak także szykowali się do walki, a armię mieli liczną i potężną. Lud izraelski strwożony przybył do Gilgal i tam wraz z królem oczekiwano na proroka Samuela. Gdy jednak po 7 dniach Saul nie przybył, 7 dni to był czas oznaczony przez niego samego, lud zaczął się rozpraszać, sądząc, że odwaga opuściła proroka. Wtedy Saul kazał przyprowadzić ofiary i sam złożył całopalenie. Wtedy przybył Samuel i bardzo się rozgniewał, widząc, że Saul przywłaszcza sobie dystrybuty kapłańskie, naruszając tym samym zasady teokracji. I chociaż tłumaczył Saul, iż obawiał się, że Filistyni zaatakują, zanim ofiary przebłagalne zostaną złożone, to Samuel mu powiedział, że nie przestrzegał przykazań, przez które jego panowanie byłoby utwierdzone przez wiekuistego, a teraz jego panowanie się nie ustoi, gdyż wiekuisty powoła innego księcia do panowania nad ludem swoim. Potem Samuel wyruszył z Gilgal do Gibei, a Saul dokonywał przeglądu swoich ludzi, a miał ich 600. Filistyni obozowali w Michnas i wysłali z obozu czychówce. A trzeba zaznaczyć, że w Izraelu nie było wtedy żadnego płatnerza. I w czasie wojny nie było ani miecza, ani lancy dla nikogo oprócz Saula i Jonatana. A dlaczego się tak stało? Otóż dlatego, że Filistynowie po śmierci Samsona uprowadzili wszystkich kowali płatnerzy z kraju, aby w ten sposób ludność rozbroić. Tak, że główną bronią był łuk i proce. A teraz straż polowa Filistynów wyruszyła do wąwozu przy Michnas. Ciąg dalszy za tydzień. Szabat, szalom.